dzisiejszą konferencję. Jeżeli można, to pozwolę sobie właśnie ją rozpocząć. I już na samym wstępie gorąco i serdecznie w imieniu tutaj władz samorządowych, nie tylko miasta i gminy Ostrzeszów, ale i również powiatu ostrzeszowskiego, przywitać naszych gości. I również na samym początku przede wszystkim podziękować, że przyjęli nasze zaproszenie i jesteśmy w dniu dzisiejszym w tym miejscu i możemy porozmawiać na różne tematy samorządowe związane z samorządem województwa wielkopolskiego, czy z samorządami miasta, czy też powiatu. W związku z tym serdecznie witam wicemarszałków województwa wielkopolskiego, a mianowicie pana Krzysztofa Grabowskiego, pana Wojciecha Jankowiaka i radnego sejmiku wojewódzkiego pana Mikołaja Grzyba. Witam również. Tutaj ta siatka druga jest bardzo duża. Potrzeby niewątpliwie ogromne. Wszystkim sprostać na pewno się nie da od razu i to z góry trzeba powiedzieć. Ale te rozmowy, takie właśnie gospodarskie, które służyć mają ustaleniu pewnych priorytetów, to co musi być w pierwszej kolejności zrobione, co ewentualnie siłą faktu będzie musiało poczekać. Nie ukrywam, że w planie transportowym, czyli w dokumencie, który określa te najbardziej palące potrzeby na drogach wojewódzkich, mamy zidentyfikowane inwestycje na terenie powiatu ostrzeszowskiego za kwotę prawie 500 000 000 zł. W tym również obwodnice Ostrzeszowa. To jest ogromna kwota, natomiast gdybyśmy tak spojrzeli, to cały plan transportowy dla województwa wielkopolskiego, gdzie właśnie te najbardziej pilne potrzeby są określone, to jest wartość gdzieś około 2,5 miliarda do 2 miliardów 800 milionów złotych. Uwzględniając wsparcie z pieniędzy unijnych, tudzież wkład własny województwa, byliśmy w stanie na ten cel, jak gdyby wyodrębnić kwotę niespełna 1 000 000 000 zł. A więc można powiedzieć, że co druga inwestycja, czy co druga potrzeba, jeżeli tak można powiedzieć, musi troszeczkę poczekać na kolejne okresy finansowania. Na rok bieżący, dzięki tutaj przychylności również i radnych województwa, udało się dodatkowo przeznaczyć około 50 milionów złotych na tak zwane nakładki, czyli mówiąc wprost, remonty dróg wojewódzkich, nie modernizacje, remonty w sensie położenia nowej nawierzchni tam, gdzie jest ona szczególnie zniszczona, a z kolei nie wymaga remontu podbudowy. I na tej zasadzie właśnie z tych pieniędzy w tym roku zrealizujemy wspomnianą tutaj przez pana burmistrza ulicę Grabowską za bez mała 2 miliony złotych na długości ile? Nie wiem, no dosyć długiej, ponad kilometra. I ulica Kolejowa za 500 000 000 zł. To wcześniej planowane oczywiście Rojów, Ostrzeszów, łącznie z rozbudową drogi, budową ścieżki pieszo-rowerowej za 4 miliony złotych. To było w planach, to było w naszych zamierzeniach i mogę dzisiaj potwierdzić, że rzeczywiście do końca tego roku, do jesieni, to zrealizujemy. Najbardziej zaawansowaną mamy sytuację na drodze 444. Kończymy dokumentację techniczną łącznie z pozwoleniami. To jest praktycznie na koniec kwietnia będzie gotowe. Koszt tego całego przedsięwzięcia przekracza według kosztorysów ponad 50 milionów złotych. Podzieliliśmy to na dwa etapy po to, żeby łatwiej było to opanować.